Jak tam sytuacja? O, chyba kiepsko. A gdzie oni tam? Dobra, idę. No, dzięki. Siema. Słuchaj, jakbyś mógł, prośba, no? Bo tam jest dużo, tu mamy panią w samochodzie, która wyskakiwała z pociągu. Nogę skręciła. Tak, kolano jej strzeliło. Dobra. Drugie ma po operacji, chciała odciążyć i skoczyła na to zdrowe i trachnęło, nie może ruszyć nogą. Dobra, zobaczymy ją. O, cześć. Cześć. Tam jest pani, dobra. Tak, zimno tu. Pojedzie do początku. Witam serdecznie, Marcin Borkowski, ratownik medyczny. Ta noga była zdrowa. Nie, ta była zdrowa, ale już nie jest. Ta była zdrowa. Kiedyś chora. Tak. I chciałam ją uratować, bo... I skoczyła pani na zdrową, tak. I coś się sknociło. W którym miejscu? Tu w kolanie mam, czuję taki pulsujący ból. Aha, dobra. Zaraz zobaczymy. Nie mogę w ogóle, wie pan, ani wyprostować tego kolana już, ani nic, nie? Ale nie wiem, jak to spodnie, nie wiem, czy mam je podciągnąć. Zaraz sprawdzimy. Bo możemy, od tego jesteśmy. Proszę pani, czy zgadza się pani na zabranie do szpitala? Tak. Dobra. Proszę pani, teraz ponieważ dzieje się tu troszeczkę, jest dużo ludzi ewakuowanych z pociągu, to troszeczkę pomoc dla pani się oddali troszeczkę w czasie, ale jak już zespoły się tu uporają, dobra, to ja im o pani powiem i pani będzie alokowana do szpitala. A jakiego? A stąd to ja nie wiem chyba, bo ja nie jestem stąd. Jaki jest szpital stąd taki z ortopedią najbliższy? Dobra. Centralnie gdzieś mi... Potrzymaj, przyjacielu, tamto. Coś mi centralnie w środku, tak, gdzie pan... Aż... Więzadło mogło to być. Podnosimy troszeczkę pupę. O, pupę? Pupeczkę. I za dużo pan wymaga? Pupunie. Podnosimy. Dobra. Pomaga mi. Badasz elastyczny. Badasz elastyczny. Czy chciała pani ochronić nogę, która kiedyś była chora? Cześć. Siema, mordeczko. Tu masz prawdopodobnie więzadło trzaśnięte u pani. Pani wyskakiwała. Tak, staw kolano. Pani wyskakiwała, tą nogę miała kiedyś po urazie. Prawą. Tak, i ją chroniła, a teraz uszkodziła to. A teraz jest lewa. A pani powie, jak pani upadła, nie straciła pani w ciągłości. Znaczy, nie upadłam. A, ja tylko... skurczyłam i poczułam straszny ból, aż mi się zrobiło słabo. San spita nie oddamy, wiesz o tym. Co? San spita ci nie oddamy. Ja nie chcę. Nie chcesz? Tak, na tym podwórku. Aż mi się zrobiło słabo, na szczęście jakiś miły pan... Pomógł? Mnie, tak. Zatrzymał sobie, co jeszcze twarzy mi porysowała. Aha. Także całkiem było kompleksowo. Dobra, czyli ty zabezpieczysz? Tak, tak. Dobra. I potem jak już dymy opadną, to ustalicie, gdzie panią zabrać. Kolejowy albo Wrzesin. A, bo tutaj to rejonowo są szpitale. Tak, tak, no, no. A, super. Dobra. No, muszę gdzieś powiadomić rodzinę, żeby mnie gdzieś znalazła. Jak dobrze, powiem. W skali od 0 do 10 jak bardzo panią boli? No, jak nie rusza pani, jak nie rusza? Jak nie ruszam, to tylko czuję taki pulsujący ból. Tak, ładnie. Ja pani podniosę nogę, a ty spróbuj z tamtej strony jakoś dotrzeć. Dasz radę? Ja pani trochę podniosę nogę. Od. Dobra. Tak, tak, tak. Jeden nie trochę. Jeszcze będziesz potrzebował. Same Marciny. W ogóle jak krzyknąłeś Marcin. Akurat fajnie, nie? No. Z trzech Marcinów w jednym miejscu. Tak. Ile w ogóle osób jest poszkodowanych? No w tym momencie są dwie. Były trzy, pan wiesz co, zemdlał, jak zobaczył pan, co się zdarzyło. A to ktoś z pociągu wyskakiwał, czy przechodził? No pani wyskakiwała. Ale tam poszkodowała. To ja nie wiem. Rozumiem. Za chwilę podstawimy tutaj noszę i będziemy panią ewakuować stąd, dobrze? Z tego wozu straży. To miała pani jak pszczółka w ulu, ale trzeba się przenieść do szpitala. Warunki może trochę gorsze będą, ale... W szpitalu na pewno. Trochę wyżej, bliżej pachwiny. Ja wiem, że to nie jest łatwe, ale trzeba. Dobra. Nosze już jadą. I teraz tak, podzielmy się panią. Co potrzebujecie? Chodzi o to, że będziemy panią wyciągać, jak tu będą nosze. I tak. Jedna osoba zajmie się stabilizacją tej nóżki. Okay. Pani obuwie. A może my noszę podstawimy bardziej tutaj. A jako i wsuniemy ją. Masz rację. Tak. To będzie masz? Nie, to nie obuwie. Dobra. Masz rację. Kładziemy się tak jak na łóżku. Tutaj nóżka. Tu nóżka. Chcę wejść do ciebie jeszcze? O, nie, i nie zsuwamy się. Dobra. Nie. O.
Pani zobaczy, jak elegancko. O, pięknie. I teraz tak. Powolutku się zsuwamy. Ja sekuruję nóżkę uszkodzoną. A ja z tej strony pomogę. Trzymajcie nosze, żeby się nie odsunęły. Panowie. Widzi pani, jak elegancko? Naprawdę. Jak zjeżdżamy? Przejmij nogę, a ja panią wezmę pod pachę. Pani się wesprze mi na... Ręce się ma to nie wyjmować, na pewno muszę się wyjmować, no, wie pan. Jeszcze jeden pasek zepniemy, dobra. To wiesz co? Muszę go rozciągnąć. Super. Taka młoda kobieta nam się trafiła. Zawsze jakieś starsze pania tu. Młoda dziewczyna. Aż człowiek żyje. Wie, że żyje. O Jezu, jak miód na moje serce pan. Naprawdę. Przejeźdź do przodu kawalątek, żebyśmy mogli wyjechać swobodnie. Uważajcie, bo zaczną jeździć teraz. Wahadłowo będzie, tak? My też wahadłowo. My cały czas na wahadle, kochany. Życie to jest takie... Ale w ogóle adres to mieliśmy tam PKP. O, przepraszam, chyba nie widziałem, że się otwieram. Dobra, powolutku. Pokazało najbliższy jeden. Nie wiem, czy pan uwierzy, że ja nigdy nie jechałem PKP. Że co? My też nigdy nie jechaliśmy. To pierwszy, to debiut pan, bo to dobrze. Nie, jest. Jest dobrze. My też, dzisiaj w ogóle mamy pierwszy dzień w pracy. A, no to świetnie. Wychodzę, nie przeszkadza? Nie, no chciałem ciebie jeszcze wykorzystać. Co mam zrobić? To tak, Marcin. Chcesz pod... Pyralgina w setce. Jest pani uczona na jakieś leki? Nie. Ja was wykorzystuję, pan sobie co? Za dobra, ja piszkać. Ja się ucieszam, że jak młoda kobieta, to pan nie będzie okrutny. Nie, będziemy delikatny. Parametr to jeszcze, dobra? Dobra, no, tak, super. Jesteś, to oczywiście, że tak, tego jestem. Dobra, to ja sobie ten zmykam. Dzięki, miło było zobaczyć. Miło było panią poznać. Miłego dnia. Dziękuję. W takiej formie jak teraz. Dzięki, przyjaciel, trzymaj się. Z powodu poważnego wypadku kolejowego dalsza podróż pociągiem była niemożliwa. Pasażerowie na własną rękę próbowali go opuścić. Jaki był tego skutek, widzieliście. Kochani, na miejsce przybył jako pierwszy zespół OSP Ożarów Mazowiecki i podjęli czynności ratujące życie. Dobra, jeszcze śmigło tylko i można jechać. To z księżyca sobie przecięliście, tak? To Kamil rano schodził, tak, z dyżuru? Ale mieli nielotnią chyba, bo zawrócili z jednej misji. Polecieli, ale zawrócili, tak, bo... Tak, opowiadali, że się cofnęli tam w głowie drogi. Zamykam, że ma być cieplutko, bo nie jest zamknięte. Dużo cieplenie będzie. Przynajmniej nie wieje, jak zamknięte. Tak. A to nie macie do ogrzewania, nie? Znaczy, trzeba palić, musi być uruchomiony, żeby grzać. A, rozumiem. No to tak. A ten chłopaczek, co tam jest, lekarz, tak? Lekarz, tak. O. Ale taki młodziutki, bo? No nie, taki młody, w tak moim wieku. No to młodziutki. Bardzo poważny wypadek miał miejsce z udziałem składu kolejowego. Przybyłem na miejsce i wykonywałem polecenia zespołu ratownictwa medycznego, który był na miejscu jako pierwszy i koordynował całą akcję. No i jak widzieliście, zająłem się osobą, która podczas ewakuacji z pociągu doznała urazu stawu kolanowego. A ja jadę do dalszych czynności.
noga i że go brzuch boli i ogólnie nie za bardzo jest kontaktowy. Łzy mu lecą z oczu. Aha. Jest przemarznięty na pewno. Dobra. Potrzebuje pewnie jakiejś tam pomocy, ale trudno powiedzieć, nie robiliśmy nic więcej. Dobra. Zaraz się zorientujemy. Tak szybko przyjechałeś. No bo ja jestem szybki. No i bardzo dobrze. Witam pana serdecznie, Marcin Borkowski się kłania. Ratownik medyczny, czy pan mnie słyszy? Zaraz się będziemy próbowali się z panem dogadać. Czyli pan po prostu sobie tędy przechodził? Znaczy, nie wiadomo. Nagle się zjawił. Nie było go tu 15 minut temu, potem przez okno. Dobra. Pan powiedział, że jest z Maroka. A? Do you speak English? Excuse me. No? Mówisz po polsku? Pokaż ręczki. Dobrze. Tu ma telefon. Aha. Gawalisz paruski? Dobra, zbadam sobie go, czy nie ma jakichś urazów. Coś boli? You feel pain? Trzymał się za brzuch tutaj, z tej strony, z lewej. Zbadam sobie go. Na cebulkę jest ubrany. Dobrze, zacznę sobie głowę najpierw. Dobra, odcinek szyjny, kręgosłupa. Open mouth, please. Open mouth. Otwórz buzię. Dobra, on bardziej po polsku rozumie. Pewnie sobie trzeba teraz. Brzuszek. Też lewy, bo ja tutaj sprawdziłem. Tu go coś boli, ale... Tu są całe, kości są całe. Dobra. Teraz rączki sprawdzimy. Tu jest ok. Dobra. Tu jest też ok. No, będzie musiał ten zespół go wziąć do karetki, parametry mu posprawdzać. Dobra, pewnie nie sprawdzę tą kamerę. Tak. Elegancko. I teraz tak, każdy sobie weźmie trochę. Jedna osoba za jedną rękę, druga osoba... Marcin, chodź tam pomożesz. Już. Tak. Jedna za jedną rękę, druga za drugą z tej strony. Tak. Dobra. Ja za pasek. I tam gdzie? Na łóżeczko. Pewnie chłopisz. Dobra, i okrywamy z zewnątrz. I proszę cię o pomoc. Dobra. Połóż rączki na brzuchu. Na brzuchu rączki. Tu, o właśnie. Dobra. Elegancja Francji. 192. Siema, mordko. Policja wezwała, że leży pod ich bramą. Przyjechałem na miejsce. Nie gada ani gawali paruski, ani speak English, ani po polsku. Jedyne co robi, to się trzęsie. W badaniu urazowym zgłosił taki ból lewego podłudzia i ból brzucha. No ale co z nim jest, jak z nim jest, to w ogóle nie dogaduje się z nim. Parametry trzeba będzie po prostu jakieś zebrać, wtedy może coś się o nim dowiemy. Na pewno leżał tutaj. Halo. Tak, ja się obrócę. Do karetki weźmiemy. Dobra, to ja mu pomogę go obrócić się i zaraz weźmiemy noszę i go przymknę. Ja ci pomogę. Dobra. Musimy sprawdzić, co jest. Dużo tych kamer, zobaczcie, czy ktoś go podrzucił. Dobra. Ja sobie go wezmę tutaj za... Ty go weź za spodnie. A ty sobie go za te. Raz, dwa, trzy. Dobra. Gra gitara. Weźmiesz z tej strony za to, za oparcie? Tak. Czekajmy. Jak będziecie gotowi, to mówcie. Raz, dwa, trzy. Dobra. I jeszcze.
dzięki. Dzięki, mordko. Trzymaj się. Na razie. Dzięki bardzo. Do miłego. Jadę tego potrącenia jeszcze. Co? Dzięki, mordo. Mi też się podoba. No hejka. Poszkodowany, przekazany ZTRM-owi. A ja udaję się na Bracką do potrącenia. Siema. Jest potrzebna jakaś pomoc? Nie, jedźcie, bo tamten to już zrezygnował i uciekł. Chyba będą pobite gary, bo wszyscy chyba się rozeszli. Sam się wylecę. Ale coś się stało, tak? Nie, tutaj... Nie, my chcieliśmy dobra, to odwołać. Ustalimy łakość na razie. Dobra, dzięki. 900 metrów. Jak widzicie, patrole to ciągła zmienna. Jest już wieczór, a do mnie dołączyła Kate i Kamil. Dobrze, ma zimową ponę. No. Jezu, ja normalnie się stresuję, jak na niego patrzę, naprawdę. Jeszcze po tym wypadku moim. I tu będzie rondo i na rondzie w lewo. Ile mam do celu? 400 metrów. Chyba wróć raz. Ma odjechać teraz już? Nie. Zatorować. Dobra, stój, dobrze jest. Idziemy do kierownika. Siema, mordo. Ile osób poszkodowanych? Jedna. Macie w środku się? Tak. Dobra, jakie obrażenia ma? Nie wiem, na dzień dobry od razu go przyjęliśmy. Do karetki ten. Leżał pod samochodem częściowo. Aha, dobra, super. Nie ma już? Jest jedna osoba poszkodowana w karetce. Siemano, mordki. Cześć. Witam cię. Cześć. A nie wiecie? Co tam? Dobra. Jedna osoba w środku, więcej nie. Tak. Leżał poza pojazdem. Tak. Widocznie nie był w pasach, żeby leciał. Kręgosłup, wiesz. Aha. Uskarżę się. Ona nieprzytomna była, tak? Nie, rozmawiał normalnie. Kontaktowy, że nóg nie czuje. Dobra. Więc dobra. Ten. Ale na desce go wzięli, czy? Czekaliśmy, że panu powie, co stało. Nie wiem, huk jak cholera, siedziałem w pokoju, huk straszny. Wyglądał, samochód leży. Aha. To wyskoczyłem, nie? Aha. I ta osoba gdzie była? Tu leżał. Aha. 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 Ale był przytomny, coś mówił? Tak. Po pierwsze, że odezwał się, że jest jeden. Tak. Sam. Tak. No i później coś tam, że telefon, że mu podać, bo leżał telefon obok. No i coś tam próbował wstawać, ale nie pozwoliliśmy. Dobra. I okryliście go kocem. Jestem... I ten? Już tutaj. Wiesz, które? Lettermana. No. Mam. No. To jest okej? Bo ja nie wyjąłem swoich. Dobra. Masz, dobra. Siemano, mordy. No, widzę, że skład jest konkretny. Tu nie ma miękkiej gry, człowiek. Siema. A to czym przyjechałeś? Wydaje, że jechał z tamtej i zawinął się tędy. Na kable, bo tu może siemasz, może prąd być. Siema, mordy. Dobrze. To masz miernik napięcia, tak? Tak, on jest ogólnie taki, że sobie możesz go przestawić na wysoką czułość, niską i front focus, czyli masz, wiesz. To są telefoniczne. Tak. Sprawdzamy czujnikiem. I co, nie ma w nich prądu? Nie, on się teraz powinien kalibrować. Dobra, nie ma w nich prądu, sprawdź. Dobra, już wygodziliśmy. Nie, to jakby było takie uzwojenie, to by dawno piszczało. Ale zaraz tutaj wyrwał, ten słup, on z tej strony musiał pójść. On z wiaduktu. Co? Skąd? Z wiaduktu wjeżdżał. Z wiaduktu, no. Wygrodziliśmy, Marcin, na wszelki wypadek to miejsce, jakby był jakby prąd, ale na szczęście chyba okazało się, że to tylko przewody. Przewody telekomunikacyjne. A ciekawy jestem, czy miało opony letnie, czy zimowe. A możemy też to sprawdzić. Zimowe. W mocnym podwyżniku to tak.
zdążył zmienić, ale to i tak. Jeżeli miał swoją prędkość, to... No, no. Bo to zimówka jest, prawda? No, po wierzniku tak. Albo całoroczne. Bo zobacz, takie rowki tu ma, jakby była całoroczna. I co, będziecie go przewracać, czy nie? Nie, bo na razie tylko każdy kierować ruchem. Kochani, już po interwencji jedna osoba poszkodowana zabrana do szpitala. Nie było osób więcej poszkodowanych. Całe szczęście w tym nieszczęściu, że auto to dachując, zatrzymując się na chodniku, nikogo z pieszych nie spotkało. Na my, skate, ruszamy dalej.